Powiedziałbym, żeby przyjęli to ze zrozumieniem, patrząc na pierwszą historię Kościoła, dzieje apostolskie. Też znajdujemy tam sytuację, gdzie święty Paweł przechodzi z miasta do miasta, żegnają go wierni, padają w objęcia i nawet tutaj na kolana żegnają. Wiedzą, że jest jego to misją, chociaż jest im bardzo żal i płaczą. Ja myślę, że też łzy i taki ludzki żal też będzie towarzyszył, ale to wszystko, co się dokonuje, ma mieć tą perspektywę szerszą. Nie tylko patrzymy na naszą parafię, na tego księdza, ale patrzymy na Kościół w całości i to doświadczenie budowania całej wspólnoty Kościoła w szerszej perspektywie.